Poniedziałek, 13 sierpnia, Marta Padiuczenko, oglądają Państwo magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu? Ingres biskupa Rojka, nowy komendant, alchemia kina. Diecezja zamojsko-lubaczowska ma nowego biskupa. W ubiegłą sobotę odbyło się uroczyste objęcie władzy. Od 11 sierpnia diecezja zamojsko-lubaczowska ma nowego biskupa. Uroczysty ingres biskupa Mariana Rojka odbył się w katedrze zamojskiej. W uroczystości udział wzięli m.in. arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, poprzedni biskup naszej diecezji. Mariusz Leszczyński, biskup administracyjny, wręczył nowemu biskupowi symboliczne klucze do katedry zamojskiej. One stają się dla mnie znakiem Bożej łaski, jaką dobry pasterz pragnie obdarzyć wszystkich na różny sposób przynależących do wspólnoty tego Kościoła. I proponuję, aby właśnie ten obraz w duszpasterskim roku Kościół naszym domem był ideą przewodnią tego zamyślenia nad wydarzeniem, w którym uczestniczymy. Znak czci, szacunku i posłuszeństwa nowemu biskupowi złożyli biskup Mariusz Leszczyński, biskup senior Jan Śródfa, ksiądz Adam Firosz, proboszcz katedry, rektor seminarium duchownego, przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, w tym kurii, oraz osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. W homilii biskup Rojek odwoływał się do kluczy, które dostał od biskupa Leszczyńskiego. Dlatego bardzo proszę, siostry i braci, wierni świeccy, kapłani, młodsi i starsi, ojcowie i siostry zakonne, klerce naszego seminarium, biskupie Mariuszu i seniorze Janie, wszyscy związani z tą diecezją, miejcie dla mnie dużo cierpliwości, gdy się będę mówił z tymi kluczami do waszych serc i będzie mi trochę czasu wchodziło, zanim znajdę ten właściwy, a może nawet nie poddając się zniechęceniu, trzeba mi będzie próbować kilka razy. Po kanonicznym objęciu diecezji oraz ingresie biskup Marian Rojek nabywa wszystkie prawa i obowiązki biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dewizą biskupa są słowa Eucharystia Panis Vitae, czyli Eucharystia chlebem życia. Straż Miejska w Zamościu ma nowego komendanta. Został nim Krzysztof Adamczyk. Krzysztof Adamczyk jest byłym policjantem. W trakcie służby był wyróżniony nagrodami komendanta głównego i wojewódzkiego policji. Od 10 sierpnia pełni funkcję komendanta Straży Miejskiej w Zamościu. Komendant Adamczyk ma już pewną wizję swojej pracy. Koncentracja, wytworzenie buforowej strefy wolnej od jakichkolwiek, o ile da się, wytworzyć taką strefę aktów wandalizmu w rejonie Starego Miasta i rejonie, który został poddany rewitalizacji, nie może dochodzić do niszczenia elewacji, nie może dochodzić do aktów zdewastowania świeżo co oddanych obiektów. Ławka jest dla matki, dla starszej osoby, żeby odpocząć, a nie dla picia piwa, nie dla zaśmiecania, nie dla wyłamywania szczebli. Te miejsca są dla ludzi. Na spożywanie alkoholu są inne miejsca, na chuliganerię, na akty wandalizmu z mojej strony jest stanowcze nie. Dodatkowo szczególna uwaga zostanie zwrócona na czystość w mieście. Z incydentami zaśmiecania, no niestety spotykamy się. Spotykamy się, z tym też będzie prowadzona taka bezpardonowa walka. Jednak by Straż Miejska funkcjonowała prawidłowo, potrzebne są odpowiednie postawy obywatelskie ze strony mieszkańców. Prośba o telefon. Widzisz, daj znać, że coś się dzieje źle, a nie odwracaj się. I musimy dojść do tego społeczeństwa tak zwanego obywatelskiego, że to wszyscy za to odpowiadamy. To, bo nigdy, no w żadnym ani najbogatszych krajach nie ustawimy wszędzie na każdym policjanta czy strażnika. Nie ma takiej możliwości. My musimy być bogaci w informacje, którą dostaniemy od społeczeństwa, od mieszkańców. I wtedy możemy działać. Poprzedni komendant Zamojskiej Straży Miejskiej Wiesław Gramatyka pełnił tę funkcję przez 20 lat. Obecnie przebywa na emeryturze. W Zamościu trwa festiwal filmowy. Projekcje potrwają do czwartku. 13. Zamojski Festiwal Filmowy rozpoczął się spektaklem Jezioro Łabędzie oraz projekcją filmu Jak zostać królem.
Drugiego dnia zamojska publiczność zobaczyła m.in. film Kret. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem filmu Kret, Rafaelem Lewandowskim. Ten pierwszy film o dzieciach Solidarności i w trakcie realizacji tego pomyślałem o tym, bo to był wtedy szaleństwo teczek i sobie pomyślałem, to byłoby ciekawe pokazać właśnie to, co się dzieje po tym huraganie medialnym w życiu człowieka, który nagle jest oskarżony, bo my wiemy, że przez tydzień mówi się o tym człowieku, a później nic. Tak. Publiczność, choć nieliczna, była filmem zachwycona. Pomysł na film był znakomity, ponieważ temat teczek i odpowiedzialności, grubej kreski i związanych z tym tragedii lub różnych przygód w cudzysłowie jest nam znany na co dzień. Natomiast no, film trochę tragiczny, ponieważ zakręciło się koło historii i jak przez ojca zginął ktoś, to później przez syna również ktoś zginął. Kolejny dzień stał pod znakiem filmu Wojciecha Smarzowskiego. Róża, Wesele i Dom Zły były też tematem przewodnim podczas spotkania reżysera z zamojską widownią. Duże wrażenie pozostawił Dom Zły. Ja lubię te swoje opowieści na styku teatru i filmu, ale teraz z perspektywy lat to mnie troszkę wkurza ten początek taki bardzo statyczny w Domu Złym. Ale wtedy sobie tak założyłem, że ta kamera jest taka przybita gwoździem przez 1/3 filmu i po pierwszym punkcie zwrotnym ta kamera niepostrzeżenie nabiera tempa i rusza się i udało mi się to przeprowadzić. Natomiast teraz jak patrzę właśnie, to tak sobie myślę, że może trzeba było od razu tą kamerę tak po ludzku potraktować bez statywu. Ale rzeczywiście mam tak, że te moje opowieści są dość na styku teatru i filmu. Powiem, że ja oba filmy widziałam już drugi raz, a Wesele chyba nawet trzeci. Także to też mówi o moich wrażeniach sporo. No i myślę, że no, to jest jeden z najważniejszych reżyserów ostatnich lat i filmów również. Także myślę, że wybiorę się pewnie jeszcze kiedyś trzeci raz. Tego dnia widzowie mogli obejrzeć też Lęk Wysokości w reżyserii Bartosza Konopki, który również zaszczycił Zamość swoją obecnością. Pełny repertuar znajduje się na stronie internetowej kina www.stylowy.net. W poniedziałkowym wydaniu magazynu miejskiego to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Thank you.